Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj kontynuacja szpachlowania sufitów podwieszanych. Dzisiaj będę szpachlował w jakości Q2, ale oprócz samego szpachlowania również będą podstawy z boksowania. Pokażę Wam czym i jak boksować. Boksy mam już naszykowane, jedziemy z tematem. Słuchajcie moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie robotę u Wojtka na kanale Do Roboty. W zeszłym roku mniej więcej o tej samej porze wykonywaliśmy mu dwie łazienki wspólnie z firmą Leder Pro, z Marcinem i z Piotrkiem. I to są właśnie narzędzia Marcina. Film nie jest sponsorowany przez firmę TapeTech, po prostu pożyczyłem je na testy właśnie od Marcina z firmy Leder Pro. Tak więc Marcin, Tobie bardzo serdecznie dziękuję. A drodzy widzowie, do Was zwracam się z prośbą, jeżeli możecie, no to dajcie followa tam Marcinowi na Instagramie, czy tam na jego innych mediach społecznościowych. Linki macie w pierwszej linii opisu. W ramach wdzięczności za to, że ja dzisiaj mogę dla Was tutaj pokazać te narzędzia i mniej więcej troszeczkę o nich opowiedzieć i moje odczucia, bo powiem szczerze, że jest już kilka filmów na polskim i zagranicznym YouTubie, gdzie ludzie szpachlują takimi narzędziami, ale ja dzisiaj będę je miał pierwszy raz dopiero w ręku, tak więc dzisiaj to jest mój pierwszy raz. A narzędzia to oczywiście boksy do szpachlowania firmy TapeTech. Jest jeden boks szeroki, 25-centymetrowy i ja dzisiaj nim będę pracował. Jeszcze w komplecie tutaj Marcin ma boks 19-centymetrowy, no i oczywiście plus do tego pompka do napełniania. Tak więc to wszystko jest jeszcze na świeżo tutaj nieużywane przeze mnie, tak więc widzicie, że sufit jest jeszcze niewyszpachlowany na Q2. I dzisiaj właśnie sobie troszeczkę nimi popracuję, powiem moje odczucia i mniej więcej będę Wam w trakcie filmu mówił zasady w ogóle szpachlowania tymi narzędziami. Tak więc jedziemy z tematem. No i dobra moi drodzy, słuchajcie, zanim ubrudzę tego boksa, chciałbym Wam mniej więcej pokazać zasadę działania, jak to urządzenie działa, bo dla mnie to była wcześniej też zagadka i dla Was również może być zagadka. Budowa cepa to nie jest, aczkolwiek no, zasada działania jest w sumie bardzo prosta. Tutaj w ten otwór wlewamy masę za pomocą pompki, którą widzieliście, jak składałem przed chwilką. Jeżeli napełnimy sobie tego boksa, zwalniamy tutaj tą zapadkę, taki haczyk i te sprężyny dociągają nam z tyłu tutaj to, nazwijmy to, ten dekielek i ten dekielek podczas dociskania do sufitu, akurat w moim wypadku, dociska nam masę, która chce wyjść tutaj przez ten otwór w tym miejscu. I w momencie, gdy będziemy tą masę tego boksa przesuwać po suficie, nadmiar masy będzie ściągany tutaj przez ten nóż. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o grubość nakładania masy, to mamy 5 grubości. Regulujemy to w ten sposób, tak? Czyli jedynka to jest najwięcej, piątka to jest najmniej, aczkolwiek no, zero też jest jakby no, grubością, tak? Czyli można powiedzieć, że mamy tak naprawdę no, 6 biegów, a nie 5. Można tak to ująć. I w sumie tyle, no tak to wygląda. Kij teleskopowy jest zamocowany w tym miejscu i podczas dociskania tego boksa my tak naprawdę dociskamy tą zapadkę, która się znajduje z tyłu, tak? Czyli to jest jakby, no tak to jest zbudowane, no tak to działa, nie wiem czy mi będzie to ładnie szło, ale za chwilkę zobaczymy. Ten kij jest zbudowany w ten sposób, że z tyłu on ma tutaj taką rączkę i naciskając tą rączkę, zobaczcie sobie, możemy zablokować boksa w dowolnym miejscu, tak? Czyli w dowolnej pozycji możemy sobie dostosować to pod siebie. Jeżeli jesteśmy niżsi, wyżsi, tak naprawdę mamy sufit wyżej, niżej, możemy to wszystko ogarnąć. I jak puścimy rączkę, boks opada. Dodatkowo ta rączka jest również teleskopowa, czyli po prostu możemy ją sobie
wysunąć tak jak chcemy i dostosować pod siebie. No jeżeli mamy gdzieś wyżej sufity czy coś, no to wiadomo, że rozsuwamy. Myślę, że ja tutaj nie będę rozsuwał, aczkolwiek za chwilkę zobaczę, jak mi będzie szło. I tyle, cała filozofia. Marcin doradził mi, żeby nie rozrzedzać masy do szpachlowania, dlatego, bo jeżeli się rozrzedzi tą masę, no to ona wtedy za bardzo wypływa z tego boksa i wszystko jest upaćkane. Tak więc ja masę nie rozrzedzałem, rozmieszałem ją sobie tylko i za chwilkę będę pompował. Jeżeli chodzi o masę, to powiem Wam jeszcze, że ja używam dzisiaj DV21. To jest nowość z firmy Megaro. To jest masa finiszowa. No, teoretycznie mógłbym to zaciągnąć śmigiem, na przykład C50. Ale no z racji tego, że ja wolę zaciągać Q2 tą samą masą, którą będę szpachlował w Q4, żeby po prostu ona się nie przecierała, dlatego ja po prostu zdecydowałem się na zaciąganie masą finiszową. I tyle, cała filozofia. Pompujemy i bierzemy się do roboty. Słuchajcie, moi drodzy, mam już tutaj te mniejsze pomieszczenia opykane. Zrobiłem to poza kamerką, żeby sobie popróbować i powiem Wam, że dopiero teraz zaczynam łapać o co z tym sprzętem chodzi. Jeżeli miałbym do czegoś porównać pracę tym urządzeniem, to powiem Wam w ten sposób. To jest jak filmy pornograficzne. No, inaczej się ogląda, a inaczej to jest w rzeczywistości. I teraz tak, jedna ważna rzecz. Te rolki muszą być maksymalnie dociśnięte do karton gipsu, dlatego, bo wtedy jak one są dociśnięte, to tutaj ta zapadka się zwalnia i dopiero wtedy jest podawana masa. Tak więc to jest bardzo ważne. Poza tym mam problem jeszcze z ustawieniem kąta, jeżeli chodzi o ten kij teleskopowy, ale myślę, że już będzie coraz lepiej. Bardzo jest ciężko szpachlować w takich małych klikach. Zobaczcie, co się dzieje. Mam już dłonie obdrapane, bo za bardzo się zamachnąłem. I jeszcze kolejna sprawa, jeżeli będziecie pierwszy raz próbować czymś takim szpachlować, no to zaopatrzcie się również w nóż do gładzi, luki palce, czy jakiś tam inny, jaki macie, bo no, trzeba gdzieniegdzie jakąś tam poprawkę zrobić. Dobra, słuchajcie, teraz zobaczycie to urządzenie w akcji. Tempo jest, tak jak widzieliście, super. Praktycznie no, te kilka łączeń dosłownie no, w pół minuty, nie wiem, czy to mi więcej zajęło, ale niestety nie wszystkie wyglądają tak ładnie jak to łączenie. Zobaczcie, na przykład to tutaj, gdzie niegdzie są jakieś takie niefajne rzeczy. Tak samo tutaj. Nie wiem dlaczego, być może za bardzo to dociskam, ale już tak jak widzicie, no, z każdym kolejnym łączeniem jest coraz lepiej. Po prostu no teraz biorę sobie nóż do gładzi i przelatuję to nożem do gładzi. Każdym łączeniem wychodzi mi to coraz lepiej, jednak no jeszcze muszę używać tego noża Ruti Parfait, ale uważam, że i tak nie jest źle jak na pierwszy raz. Kwestia, powiem Wam, tempa pracy, no to tempo nawet z tym nożem jest zabójcze. No jedyną wadą jest to, że trzeba tego boksa ładować no dosyć w sumie często. Tutaj wchodzi na moje oko jakieś tam, no nie wiem, może 3 kg masy, tak więc no 3-4 łączenia ogarniecie takie długie i jest po temacie. Dobra, idę do salonu, bo jeszcze mi tylko salon został. We'll be right back.
Bez zaciągania nożem do gładzi wygląda to w ten sposób. Mówię tutaj o oryginalnych łączeniach. Gdyby nie jakieś tam ciężkie początki, no to zobaczcie, tak naprawdę nie trzeba by było to, tego poprawić. Jest bardzo ładnie. Wszystko tutaj na boku jest wycieniowane i tak dalej, i tak dalej. Łączenie troszeczkę zgrubione, ale wygląda to w miarę ok. Tak więc, no mówię, no tutaj praktyka, jeszcze raz praktyka. No zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tak więc, no ja to jeszcze dla pewności poprzeciągam troszeczkę, ale ogólnie uważam, że już załapałem, o co chodzi. Tak więc tyle. Łączenia mam już ogarnięte, moi drodzy. Tak to wygląda. Powiem Wam, że tempo pracy jest zabójcze. Nawet jeżeli wezmę pod uwagę, że trzeba często ładować tego boksa i poprawiałem sobie też tym nożem do gładzi te łączenia, to i tak wyszło to mega szybko. Nawet jeżeli miałbym to szpachlować wałkiem, ściągać kosą, to i tak no jest bez porównania. Jeżeli chodzi o mycie tych sprzętów, bo już są umyte, przygotowane do spakowania, nie ma najmniejszego problemu, bo wszystko jest tutaj rozbieralne. Wszystko możemy sobie rozkręcić, tą pompę, te boksy, bieżąca woda, wąż na zewnątrz, opłukujemy i tak naprawdę to jest same mycie. No, gdzieś tam pędzelkiem możemy w zakamarkach gdzieś to poprzemywać jeszcze. Jedyną wadą takiego mycia jest to, że wypadałoby mieć zapasową bluzę, bo można się ochlapać. I teraz tak, moje odczucia, bo słowo honoru, po raz pierwszy miałem w ogóle to urządzenie w ręku. Nigdy wcześniej na żadnych targach, na żadnym szkoleniu nie dotykałem nawet takiego urządzenia. I moje wrażenie jest takie, że na końcu już tutaj przy tym suficie ostatnim zacząłem łapać, o co tak naprawdę chodzi z tym szpachlowaniem. Największy błąd, jaki popełniałem, to chyba taki, że ten boks, który był dostawiany do sufitu, cały czas trzymałem tą rączkę, żeby on był na sztywno. Wydaje mi się, że jak tutaj puszczałem już na tych łączeniach tą rączkę i ten boks sunął swoim torem, tak, no to o wiele lepsze łączenie wychodziło. Zresztą widzieliście na ostatnich tutaj metrach, jakie robiłem, że w miarę to szło. No i wprawa generalnie, no jak kupiłem, czy tam pierwszy raz agregatem rzucałem, jak żeśmy wypożyczali agregat do gładzi, to też myślałem sobie, bez sensu, w ogóle to nie idzie i tak dalej, a teraz bez agregatu, no nie wyobrażam sobie robienia gładzi, tak więc no doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie. Jeżeli Wy macie jakieś sugestie albo uwagi, a być może no posiadacie tego typu boksy, no to napiszcie w komentarzu, co wykonałem źle, co powinienem poprawić. To też będzie lekcja dla mnie i informacja dla ludzi, którzy oglądają ten film, że jednak coś tutaj powinienem poprawić. One są, wydaje mi się, do wyregulowania troszeczkę, bo tak naprawdę te boksy można regulować, żeby jakby no bardziej Wam cieniowały brzegi i tak dalej, to jest nie mój sprzęt, dlatego ja go po prostu tutaj nie dotykam, bo jakby no wiecie sami, o co chodzi. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą masę DV21 od Megarona, powiem Wam, że jestem dobrej myśli, dlatego, bo jest to masa szara, ma troszeczkę grubsze kruszywo i bardzo fajnie się nią robi. W następnym odcinku będę wykonywał gładzie tutaj na tym suficie właśnie tą masą, ale póki co trafia w moje gusta. Zobaczymy, jak będzie. Jestem po trochę podjarany, bo chyba jako pierwszy na YouTubie będę pokazywał tą masę, tak więc trafił mi się bardzo duży zaszczyt, że mogę ją pokazać. I tyle, moi drodzy. Słuchajcie, kończę to wideo. Podsumowując, jeżeli ktoś robi dużo suchej zabudowy, jak najbardziej taki sprzęt jest godny polecenia. No kwestia troszeczkę wprawy i idzie to wszystko szybko. Jeżeli ktoś jest takim MacGyverem jak ja i robi takie mydło powidło od płytek, od nawet instalacji do właśnie jakichś tam suchych zabudów, malowań, no to troszeczkę za duży wydatek, przynajmniej teraz dla mnie, ale w przyszłości nie wiadomo, co mi odbije, może skupię się bardziej na suchej zabudowie, zobaczymy jak to wyjdzie. I w sumie tyle. Jak coś, komentujcie, możecie dać łapkę w górę, jeżeli film się podobał, ewentualnie w dół, jeżeli się nie podobał. I jeżeli tego jeszcze nie robicie, walnijcie tutaj na dole w suba z dzwoneczkiem, żeby Was nic nie ominęło, a w następnym odcinku zobaczycie, jak wykonuję tutaj gładzie nową masą.
kasą Megaron TV21. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.